40-0. Czeka. No, pierwszy punkt. Oj, bardzo ładnie to zrobił. Poznać tenisowej publiczności na świecie. Myślę, 14. rakieta świata w 2013 roku. No i mamy po dwa. Tak, ładna akcja Poliaka. Oj, tak, trafił teraz idealnie w linię. O, właśnie to. Oj, szkoda, bo pierwszy skrót Janowicza. No, efektownie, pięknie to zrobił. Dzisiaj grają siostry radwańskie. One reprezentują Merę w deblu. Także widzę, Fürstenberg zagra. Przyjechał do Warszawy także Luka Wani. No więc oni reprezentują także klub Mery. Tak, to był świetny return. Tak, świetnie to zrobi. Tak, brawo. 30. Ależ zagranie, fenomenalne. No, no. I start do piłki, to miękkie zagranie. Bo to zagranie Poliaka było świetne, ale zobaczmy, jak odegrał to Jerzy. Jeszcze tam nad garstkiem dodał. Tak, efektownie, ładnie, forehandem. Janowicz wygrywa pierwszą partię do 3. No jak na razie wyraźnie lepszym tenisistą jest Jerzy Janowicz. 6-3. Oj, świetnie. Kiedy to pokonał Jerzego Lecheckę. No i teraz Peter. Jan Zieliński, no to są nazwiska
samej czołówki. Zaplecza tej czołówki, bo oczywiście czołówką jest... Tak, świetnie. Znakomite zagranie Jerzego. Chyba nic się nie stało. O. Tak, na szczęście nic sobie nie skręcił. Rozgrywany jest 6 meczów. W przypadku remisu 3-3 jest decydujący mixt. Tak, ładnie, luźno zagrał tym forehandem teraz. Sześć, trzy, trzy, dwa, Janowicz serwuje Poliak. Dla tych, którzy może teraz do nas dołączyli, bezpośrednia relacja z Kozerek. Mecz, spotkanie Superligi. Grodzisk Mazowiecki kontra Bielsko-Biała. Oj. Tak, świetnie, znakomicie taki. Aj, szkoda, był tenisowo, nie to co teraz. Oh.
Tak, świetne zagranie, ten backhand dynamiczny. Tak, 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 znakomicie. Oj, pięknie to zrobił. Pięknie. O, zobaczmy najpierw drop shot i tutaj to był trudno. Trudny ten forehand, tak precyzyjnie zagrać. Oj, świetnie. Znowu ta znakomita kombinacja. A więc jest game set match 6-3, 7-6. Jerzy Janowicz w formie. Jerzy Janowicz wygrywa swój singlowy mecz z tenisistą z Czech, Dawidem Poliakiem. A więc Grodzisk 3, Bielsko-Biała 0, Grodzisk blisko wygranej, jeszcze jeden punkt i wygra ten mecz z Bielsko-Białej.